Dzień dobry, szanowni państwo. Witam państwa bardzo serdecznie na drugim webinarze, o którym wspomniałem na poprzednim, do którego oczywiście odsłuchania państwa zachęcam, jeżeli trafiliście tu po raz pierwszy, poświęconego tym razem nowoczesnym technologiom w logistyce. Dla przypomnienia, poprzedni webinar był związany z informacją jako zasobem logistycznym, a jeszcze wcześniejsze, sprzed 2 lat, był związany z logistyką informacji w gospodarce 4.0. W dniu dzisiejszym, szanowni państwo, nawiążę do tych obu webinarów, a ja nazywam się Dariusz Wejnand, jestem pracownikiem Katedry Logistyki Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. A więc, szanowni państwo, zapraszam do krótkiego spędzenia czasu ze mną i z logistyką informacji, a właściwie to z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w logistyce, bo o tym głównie na dzisiejszym webinarze będziemy mówić. A zatem, szanowni państwo, co by nie przeciągać i nie tracić jakże cennego czasu, przejdźmy do samej prezentacji. A zatem, szanowni państwo, nowoczesne technologie w logistyce, no to oczywiście temat bardzo szeroki. Tych technologii współczesnych związanych z logistyką jest oczywiście bardzo dużo, począwszy od technologii, które wspierają pracowników na liniach produkcyjnych, poprzez technologie i systemy informacyjne i informatyczne, które wspierają procesy podejmowania decyzji, poprzez same elementy wykonawcze, czy też bazujące już w tym momencie na rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji. A zatem, szanowni państwo, temat bardzo ogromny, bardzo szeroki. No i oczywiście, abyśmy go sobie w całości przedstawili, to musielibyśmy tutaj spędzić wiele godzin, a ja postaram się w pigułce streścić i zaciekawić państwa tym tematem w ciągu kilku najbliższych minut. Szanowni państwo, przemysł 4.0 i jego filary, no bo od tego chyba właściwie należałoby wyjść, chociaż patrząc na rozwój technologii, tempo rozwoju tych technologii, no to powinniśmy się zastanowić, czy nadawanie numerków kolejnym fazom rozwoju jest dobre, bo w pewnym momencie może to być bardzo wysoka liczba, czy bardzo wysoki numer. Ale szanowni państwo, obecnie przemysł 4.0, jego filary, podejście czy pojęcie przemysłu 4.0 pojawiło się, szanowni państwo, po raz pierwszy w szerokiej opinii w 2011 roku podczas konferencji w Hannover Messe w Niemczech. Wtedy też po raz pierwszy odniesiono, czy podjęto próbę określenia, czym jest przemysł zero i odniesiono go do rozwoju gospodarki niemieckiej i wskazano kierunek, w którym to właściwie gospodarka niemiecka powinna się rozwijać właśnie współcześnie. No i przyjęto wówczas koncepcję, według której systemy produkcyjne przedsiębiorstw mają bazować na systemach informacji, zaawansowanych systemach informacji, a więc systemach, które również są wspierane przez w tym momencie już sztuczną inteligencję, czy też systemy samouczące się z głębokim uczeniem maszynowym, czy też maszyny, które są właśnie sterowane numerycznie. A zatem, szanowni państwo, niektórzy odwołują się do tego, że czwarta rewolucja, z którą mamy, bo przemysł 4.0 się wiąże w pewnym sensie z odniesieniem do rewolucji przemysłowych, które mieliśmy, a więc ona odnosi się do tworzenia, czy też wizji inteligentnych fabryk budowanych, działających zgodnie z zastosowaniem inteligentnych, a więc logicznych systemów cyberfizycznych, które są w stanie same podejmować racjonalne i dobre decyzje. No a wdrożenie takiej wizji ma pozwolić na wypracowanie inteligentnych systemów produkcyjnych, które nie tylko będą autonomiczne i automatyczne, no bo takie już przecież mieliśmy. Automatyzacja była jedną z elementów poprzednich zmian, ale będą posiadać cechy samokontroli, samokonfiguracji i co najważniejsze, samo naprawiania się. A więc w tym momencie człowiek będzie sprowadzał się głównie do zarządzania tymi oto rozwiązaniami. Ale to oczywiście jeszcze trochę czasu musi minąć, zanim to w 100% zostanie zrealizowane. Natomiast, szanowni państwo, oczywiście czemu ta technologia i czemu ten rozwój gospodarczy postępuje? No to oczywiście rozwój wiedzy i transformacje społeczne. A więc, szanowni państwo, przemysł 4.0, czyli Industry 4.0, jest oczywiście odpowiedzią na większość wyzwań XXI wieku. Z jednej strony mamy niczym nieograniczony dostęp do informacji, przez co również do budowania wiedzy. O informacjach i wiedzy było w poprzednim webinarze, mam nadzieję, że obejrzeliście, jeżeli nie, to odsyłam. Ale szanowni państwo, to oczywiście też sprowadza się do samych technologii. Zobaczcie, że my w naszych telefonach mamy, szanowni państwo, niemalże zamkniętą wiedzę, zamknięte informacje z całego świata o
całym świecie, o wszystkich możliwych technologiach. Mamy zamknięte w kieszeni, w spodniach, albo w torebce w przypadku kobiet. A więc, szanowni państwo, mamy dostęp, niczym nieograniczony dostęp do informacji. Oczywiście pojawia się problem z wykorzystywaniem tej informacji w procesach i wszędzie indziej. Natomiast to oczywiście bardzo mocno napędza nam transformację społeczną. Obecnie, szanowni państwo, mówimy o tym, że jesteśmy przedstawicielami społeczeństwa informacyjnego, a więc społeczeństwa, które posiada wysoko rozwinięte metody i narzędzia pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w procesach. A więc, szanowni państwo, społeczeństwo informacyjne, dostęp do wiedzy plus rozwój społeczeństwa powoduje różnego rodzaju problemy, takie jak chociażby wzrastające koszty pracy. Jesteśmy coraz bardziej świadomi relacji między pracą a kosztem, kosztem a wynagrodzeniem i całą resztą, a więc te koszty pracy wzrastają. Dodatkowo, szanowni państwo, kształcimy się coraz bardziej, a więc już nie jesteśmy, w cudzysłowie mówiąc, oczywiście, bo ja bardzo nie lubię tego określenia jako osoba, która kiedyś gdzieś tam studiowała zarządzanie zasobami ludzkimi, ale już nie jesteśmy tanią siłą roboczą, tylko jesteśmy coraz bardziej wykwalifikowanymi pracownikami, coraz lepszymi specjalistami w różnych tematach, w związku z czym wymagamy większego wynagrodzenia za nakład czasu, bo czas jest tą najważniejszą jednostką, czy najważniejszym zasobem każdego człowieka, bo jest tylko nasz i my ten czas poświęcamy na naukę, poświęcamy na pracę i za to wymagamy wynagrodzenia. A jeżeli poświęciliśmy ogrom czasu na zdobycie doświadczenia, wiedzy, umiejętności i teraz wykorzystujemy to w naszej pracy, to żądamy za to większej zapłaty. A więc mamy wzrastające koszty pracy związane z rozwojem społecznym. Mamy, szanowni państwo, niż demograficzny. Skończyły się czasy, kiedy wyż tworzył wyż, a więc tutaj wchodzimy na bardzo szerokie tematy demograficzne, ale szanowni państwo, w tym momencie pokolenie wyżowe raczej mówi się o tym, że produkuje niż. Stąd też oczywiście pojawiają się coraz bardziej propagowane różnego rodzaju programy społeczne, które mają na zasadzie, czy mają na celu oczywiście zwiększyć większość, liczbę społeczeństwa, ilość ludzi w naszym społeczeństwie po to, aby minimalizować negatywne skutki niżu demograficznego, no bo to też jest problem. Bo pojawia się problem z dostępem do siły roboczej. Nie wiesz, że ona staje się droga, to jeszcze jest jej coraz mniej, a potrzeby wzrastają. No i oczywiście mamy nasilające się zjawisko migracji ludności, no bo jesteśmy coraz lepiej wykształceni, znamy coraz więcej języków, biegle władamy co najmniej dwóch, zakładam, a zatem zjawisko migracji ludności staje się powszechnie, no i w związku z tym lepiej wykwalifikowana siła robocza odpływa do krajów, które są lepiej rozwinięte i w których wynagrodzenie za pracę jest z reguły wyższe. A więc, szanowni państwo, industry, czyli tworzenie Industry 4.0, czyli tworzenie inteligentnych, samowystarczalnych fabryk jest odpowiedzią na te właśnie tutaj wyzwania. A jedną, szanowni państwo, z metod oczywiście zdefiniowania trwającej oczywiście na czwartej tej rewolucji, czy ewolucji, niektórzy mówią, bo też jest różnica między rewolucją a ewolucją, jest, szanowni państwo, ale o tym nie dzisiaj, nie w dniu dzisiejszym, jeżeli temat was zaciekawi, mam nadzieję, że spotkamy się na wspólnych ćwiczeniach czy wspólnych wykładach właśnie związanych z tym tematem. Ale, szanowni państwo, jest oczywiście podział i przyporządkowanie trendów ją warunkujących na trzy podstawowe klastry, czyli na klaster fizyczny, czyli rozwój systemów fizycznych, rozwój systemów cyfrowych i klaster biologiczny, o których to klastrach za chwilkę jest kilka. Klaster fizyczny, szanowni państwo, do tego klastra zalicza się wykorzystywanie chociażby nowoczesnych materiałów, takich jak na przykład grafen, czy też wykorzystywanie nowych źródeł energii, pozyskiwanie źródeł nowych energii, a więc, szanowni państwo, takie, które dają nam dodatkowe możliwości wytwarzania. Dobrym przykładem urządzeń, które są zaliczane do klastra fizycznego, są na przykład drony, które coraz powszechniej są wykorzystywane, czy to w procesach produkcyjnych, czy to w procesach magazynowych, czy w ogóle w procesach logistycznych, do monitorowania postępu prac budowlanych, do monitorowania stanów magazynowych, do przeprowadzania szybkiej inwentaryzacji w połączeniu na przykład z wykorzystaniem technologii RFID, czy rzadziej, ale też często NFC, czyli RFID, Radio Frequency Identification, czy NFC, Near Field Communication, a więc te technologie są tutaj również wykorzystywane. Ale, szanowni państwo, również wykorzystanie systemów samojezdnych, czyli maszyn samojezdnych. W większości polskich domów już w tym momencie oczywiście możemy spotkać takie maszyny samojezdne w postaci wielu odkurzaczy, kosiarek i tym podobne, ale również one oczywiście w przedsiębiorstwach, na magazynach, na halach produkcyjnych, na lotniskach i wielu miejscach
miejscach coraz częściej występują jako pojazdy całkowicie autonomiczne, które nie wykorzystują, nie potrzebują człowieka do tego, aby transportować różnego rodzaju ładunki czy też zasoby, ale również, szanowni państwo, na przykład roboty, czyli kroboty, które mają za zadanie wspierać człowieka na przykład przy linii produkcyjnej, aby ten nie musiał wykorzystywać aż tak dużo siły swoich mięśni, albo na przykład osoby, które, roboty, które mają za zadanie wspierać osoby starsze czy schorowane, czyli na przykład roboty klasy HSR, czyli Human Service Robots. A więc, szanowni państwo, tak to wygląda i to są elementy klastra fizycznego. Jeżeli chodzi o klaster cyfrowy, no to tutaj, szanowni państwo, on jest podstawowym motorem napędowym w ogóle gospodarki 4.0, a więc rozwój technologii cyfrowych. Oczywiście on rozwinął się w związku z postępującym i globalnym i powszechnym dostępem do internetu oraz wykorzystywaniem technologii, które pozwalają na gromadzenie tych danych oraz gromadzenie, przetwarzanie, wysyłanie oraz przetwarzanie nieograniczonych ilości danych. A więc rozwój technologii związanych z analityką, chociażby big data, rozwój technologii z pozyskiwaniem danych, z rozwój technologii sieciowych umożliwiających coraz szybsze przekazywanie tych danych, rozwój mocy obliczeniowych, cloud computingu, czyli chmury obliczeniowej, i o chmurze obliczeniowej też jeszcze będzie kilka słów dzisiaj powiedziane. A więc, szanowni państwo, w tym klastrze zawieramy nie tylko te technologie, ale również urządzenia w użytku codziennego, które są mobilne i powszechnie dostępne, na przykład nasze telefony, smartfony i cała reszta rozwiązań smart. Oczywiście wyróżnić tu należy również inteligentne maszyny sterujące, czujniki, całą technologię internetu rzeczy, Internet of Things, które, szanowni państwo, pozwalają na komunikację różnych urządzeń niezależnie od człowieka i oczywiście oddziaływanie na te urządzenia innymi urządzeniami, ale również, szanowni państwo, tworzenie nowych modeli biznesowych, tworzenie kryptowalut, które są oczywiście efektem ubocznym rozwoju technologii blockchain, która co do zasady jest metodą kryptografii do zabezpieczania na przykład danych i systemów bazodanowych. A więc, szanowni państwo, tych technologii w klastrze cyfrowym, czy rozwój sztucznej inteligencji, tak, ChatGPT, czaty Microsoftu, czy inne, które powstają coraz to bardziej zaawansowane i w coraz to wyższych wersjach, są również przykładem elementów wykorzystywanych w klastrze cyfrowym. A więc cyfryzacja ma umożliwić wpływ klienta na produkt również bezpośredni, który oczekuje tego, w jaki sposób i kiedy miałby być ten produkt dostarczany. A więc, szanowni państwo, klaster cyfrowy jest swego rodzaju odbiciem silnej integracji człowieka i maszyny, a systemy informacyjne, informatyczne wykorzystywane w klastrze cyfrowym właśnie tą integrację obrazują, bo one właśnie do tego służą, aby integrować maszynę i człowieka. No i mamy, szanowni państwo, klaster biologiczny, czyli przede wszystkim zastosowanie technologii, rozwijających się technologii w obu poprzednich klastrach do tego, aby jeszcze lepiej na przykład poznać DNA człowieka, pracę ludzkiego mózgu, czy też organogenezę, po to, aby móc w przyszłości tworzyć organy zastępcze i jednocześnie przykładać się do dłuższego życia ludzi. A więc dziedzina biologii oczywiście w czwartej rewolucji przemysłowej skupia się na dokładnym poznaniu szczegółów pracy ludzkich organów, ale również gromadzeniu informacji z tym związanych, co ma usprawnić procesy leczenia ludzi na całym świecie. Już teraz mówi się, szanowni państwo, o tym, że sztuczna inteligencja jest w stanie zdecydowanie lepiej, dokładnie interpretować wyniki badań, na przykład obrazowych, aniżeli ludzie, mniej się myli i szybciej dostrzega różnego rodzaju zmiany. A więc, szanowni państwo, wykorzystanie tutaj widzimy tych technologii również w tym klastrze biologicznym związanym z człowiekiem i jego zdrowiem jest bardzo powszechne. A jakie mamy zjawiska inicjujące postęp? No bo ten postęp jest, my mamy z nim do czynienia i on z czegoś wynika. No to zjawiskami, szanowni państwo, inicjującymi postęp, czy które są właśnie wyróżniane jako te elementy inicjujące ten postęp, to są, szanowni państwo, przede wszystkim powszechność cyfryzacji. Cyfryzacja już jest na tyle powszechna, że nie jest niczym nowym. To jest wszechobecne dookoła nas. Świat cyfryzuje się z coraz szybszą czy coraz większą intensywnością. Oczywiście mamy stałą komunikację między ludźmi a urządzeniami i także pomiędzy samymi urządzeniami. Zobaczcie, szanowni państwo, że my jesteśmy właściwie cały czas online, a rzadko kiedy bywamy offline.
Rzadko kiedy, szanowni państwo, czy coraz częściej mamy do czynienia z komunikacją między nami a urządzeniami poprzez oddziaływanie na różnego rodzaju urządzenia, ale również zapewniamy komunikację pomiędzy samymi urządzeniami po to, aby one pomiędzy sobą przesyłały dane i usprawniały czy upraszczały nasze życie. Dalej, ciągły rozwój strefy technologicznej maszyn, aż dążenie do poziomu, które umożliwi ich autonomiczne funkcjonowanie przy wykorzystaniu sterowania oczywiście bazującego na sztucznej inteligencji. No i wzrost oczywiście, mamy ciągły wzrost wdrożeń wolumenu, wdrożeń technologii o charakterze rewolucyjnym, co przekładać się ma na skokowy, a wręcz lawinowy wzrost sprawności i efektywności funkcjonujących systemów społeczno-gospodarczych. Rozwój, szanowni państwo, tego przemysłu 4.0 można definiować jako pewną zmianę środowiska, czyli zmianę otoczenia gospodarczego podmiotów, jednocześnie w trzech wymiarach, w ramach których dochodzi do zmian, można zdefiniować te wymiary jako powstawanie oczywiście inteligentnych fabryk, powszechna cyfryzacja czy usprawnienie zarządzania łańcuchem dostaw. Te elementy, szanowni państwo, są realizowane poprzez rozwój przemysłu 4.0 na czterech filarach. I to, co w tym momencie wyświetla się na prezentacji, to są właśnie te cztery filary, na których przemysł 4.0 jest zbudowany. Czyli pierwszy filar to jest oczywiście wspomniany Internet Rzeczy, Internet of Things. Już niektórzy mówią o tym, że mamy kolejną fazę, czy kolejny etap rozwoju tej koncepcji Internetu Rzeczy, czyli Internet Wszech Rzeczy, Internet of Everything, kiedy już nie tylko maszyny łączą się między sobą, ale wszystko inne łączy się również z maszynami. Dalej mamy systemy cyberfizyczne, robotyzację oraz robotyzację produkcji. Mamy automatyzację tej produkcji, czyli tworzenie inteligentnych fabryk, ale również mamy cloud computing, czyli chmurę obliczeniową, której zadaniem jest oczywiście zwiększanie mocy obliczeniowych do przeprowadzania bardzo złożonych analiz, szczególnie z wykorzystaniem właśnie dużych zbiorów danych pochodzących chociażby z technologii czy z koncepcji Big Data. Jeżeli chodzi, szanowni państwo, o Internet Rzeczy, no to oczywiście jest to najważniejszy chyba z filarów czwartej rewolucji przemysłowej i on, szanowni państwo, zakłada, że jest to pewna koncepcja rozwoju świata, gdzie fizyczne i cyfrowe urządzenia będą połączone ze sobą infrastrukturą, która umożliwi przesyłanie, udostępnianie, gromadzenie oraz przetwarzanie bardzo dużych ilości danych oraz informacji. A więc, szanowni państwo, koncepcja internetu rzeczy czy internetu przedmiotów, jak każda, posiada główne postulaty, a tymi postulatami jest zawsze, wszędzie i ze wszystkim, które to bezpośrednio odnoszą się do użyteczności miejsca i czasu przesyłanych oraz przetwarzanych danych. No i chcąc sprostać tym postulatom i jednocześnie przyjąć tą koncepcję, przedsiębiorstwa produkcyjne sięgać muszą po nowoczesne technologie, a więc, szanowni państwo, ja kiedyś w pewnym artykule naukowym wskazałem, że jeżeli przedsiębiorstwa nie będą rozwijać się i nie będą postępowały i przyswajały sobie nowoczesnych technologii, to niestety, ale w pewnym momencie na rynku pozostaną tylko dwie grupy, a właściwie to jedna grupa przedsiębiorstw, czyli te, które się utrzymają, bo tą drugą grupą będą te przedsiębiorstwa, które upadną. A więc, szanowni państwo, oczywiście na początkowym etapie przyswajania tych technologii chodzi oczywiście o pełną cyfryzację realizowanych procesów, tak aby park maszynowy i wchodzące w skład urządzenia były zdolne w sposób prawidłowy i sprawny zidentyfikować zdarzenia oraz komunikować się i współdziałać ze sobą. Jeżeli chodzi o chmurę obliczeniową, no to oczywiście mamy coraz większą ilość danych w naszym otoczeniu, a więc pojawia się problem, szanowni państwo, w jaki sposób te dane przetwarzać, w sposób, jak powinny powstawać algorytmy, jak w ogóle zwiększać moce obliczeniowe, aby te algorytmy mogły wyciągać istotne dla procesów dane. Jednocześnie, szanowni państwo, należy wskazać tempo wzrostu wielkości danych, które oczywiście w tym momencie ma wzrost wykładniczy czy też logarytmiczny, a więc one bardzo szybko nam rosną do góry, a zatem tych danych staje się coraz więcej i pojawia się coraz większy problem z przewykorzystaniem tych danych czy przetworzeniem tych danych w istotne dla procesów informacje, bo niestety dochodzi do tego, że te informacje mogą być obciążone różnego rodzaju patologiami, jak chociażby szumem informacyjnym czy fake newsami, które się pojawiają coraz częściej w naszym otoczeniu i potrafią, szanowni państwo, naprawdę bardzo mocno namieszać. A jeżeli chodzi o
Kolejny, właśnie ten czwarty filar, no to jest chmura obliczeniowa. Czym jest cloud computing? To, szanowni państwo, przede wszystkim przeprowadzanie masowych, złożonych obliczeń oraz analiz w oparciu o dane pochodzące z wielu kanałów zasilania, czyli chociażby właśnie z big data. I tutaj widzimy, że mamy tą chmurę obliczeniową, pozwać dosłownie chmurki i mamy, szanowni państwo, wiele różnych źródeł danych, które pochodzą z różnych miejsc w czasie rzeczywistym, w sposób ciągły i następuje ich przetwarzanie w celu wykorzystania w zarządzaniu czy w podejmowaniu decyzji. Systemy cyberfizyczne, szanowni państwo, to jest oczywiście element, który pozwala nam na inteligentną komunikację ludzi, urządzeń czy też produktów i zasobów. No i szanowni państwo, rosnące zapotrzebowanie na silnie zindywidualizowane produkty wymaga od linii produkcyjnych i systemów dużej elastyczności. No i te właśnie systemy cyberfizyczne mają pozwolić na to, aby ten czas reakcji uległ maksymalnemu skróceniu. No i tutaj, szanowni państwo, chociażby możemy mówić o wykorzystywaniu właśnie takich technologii jak RFID, NFC, czy też, szanowni państwo, mobilne roboty, czy też rozszerzona rzeczywistość, a więc wykorzystanie Google VR-owych, czy też AR, czyli również rozszerzona i wirtualna rzeczywistość. A więc, szanowni państwo, tak jak wspomniałem, to tylko i wyłącznie pewnego rodzaju zajawka na temat nowoczesnych technologii i przemysłu 4.0, a więc nowoczesnych technologii, które są wykorzystywane w tej logistyce. Mam nadzieję, że temat, który zaprezentowałem w ciągu tych kilkunastu minut, was zaciekawi, sprawi, że zaczniecie patrzeć na te nowoczesne technologie, zaczniecie je sobie przyswajać, bo kluczem do sukcesu będzie oczywiście ich odpowiednie wykorzystanie w celu pozyskiwania racjonalnych i dobrych informacji w celu podejmowania lepszych decyzji. No i szanowni państwo, mam nadzieję, że za jakiś czas spotkamy się na jakichś ćwiczeniach, czy też właśnie jakimś wykładzie związanym z nowoczesnymi technologiami w logistyce, gdzie będę mógł odpowiedzieć na wasze pytania, gdzie będę mógł w sposób jeszcze bardziej dokładnie omówić temat i będziemy mogli wspólnie na ten temat podyskutować. A ja oczywiście, szanowni państwo, tym filmikiem kończę cykl webinarów, który dla państwa zaplanowałem. Będę oczywiście trzymał kciuki na olimpiadzie, na każdym z kolejnych etapów olimpiady. No i pewnie z któregoś z tych filmików jakieś pytania na olimpiadzie się pojawią. A na ten moment życzę państwu wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia.